Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części dotyczącej celiaki, czyli opowiadam tutaj, jeśli ktoś nie słuchał pierwszego odcinka, co to jest ta celiakia, jak się jej pozbyć oraz co zrobić, żeby być zdrowszym i jak w ogóle rozpoznać tą celiakię. Zerknijcie na część pierwszą, jeśli nie słuchaliście, a ja teraz kończę dla tych osób, które słuchały pierwszą część, w nawiązaniu właśnie do pierwszego odcinka. Cóż mogę, kochani, Wam jeszcze dodać? Indywidualna, dobrana w ogóle dieta, bo to jest najważniejsze, pozwoli Ci z łatwością wyeliminować gluten z menu. A przy tym jeść, kochani, zdrowo, smacznie i bez różnego rodzaju wyrzeczeń. No cóż, są różnego sposobu, powiedziałabym, innowacyjne, dietetyczne metody online i nie tylko, poradniki zdrowia oraz tysiące różnego rodzaju sugestii dotyczących co zrobić lub co jeść, mając tą przypadłość. Ale przede wszystkim, kochani, musicie zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie i przede wszystkim o wasze jelita od środka, ponieważ wasze jelita chorują, a wy o tym nie wiecie. Ponieważ macie wzdęcia, jakieś gazy, myślicie, że to jest normalne, bo powiedzmy coś za szybko jedliście, czy coś Wam nie pasuje, ale radziłabym się za tym głębiej zastanowić, ponieważ jeśli coś nie pasuje, to znaczy, że coś dzieje się bardziej. Jeżeli zastanowicie się na ten temat wcześniej, to wyciągniecie wnioski i zaczniecie działać i robić coś, żeby przeciwdziałać właśnie takiemu nietypowemu zachowaniami Waszego żołądka, Waszych jelit, etc. No cóż, można się cieszyć również dobrze, jakby to powiedzieć, przygotowaną dietą i również mieć poczucie humoru, że je się zdrowo, dobrze i fajnie. Co jest ważne? Gluten znajduje się w tych produktach, w których składnikiem jest przede wszystkim, zapamiętajcie sobie, pszenica, żyto, jęczmień oraz owies. Niełatwo go również wyeliminować z diety, bo producenci żywności naszej, kochani, dodają ziarna zbóż niemal do wszystkiego. I to jest niestety chore, ponieważ ja teraz czytam wszystkie od iluś tam lat etykiety, czego po prostu wcześniej nie robiłam. Dlatego robiąc zakupy, uważnie czytajcie etykiety. Powtarzam to drugi raz, to nie są żarty. Musicie czytać, co kupujecie, co jecie, żeby sobie pomóc. Unikać należy pieczywa, kasz, makaronów, ciast, kochani, ciasteczek, zup, sosów, jakby to powiedzieć, zaprawionych mąką, kawy zbożowej przede wszystkim, piwa. Powstaje z jęczmienia i pszenicy przede wszystkim piwo, więc halo, halo. I wódki z żyta, czyli żytniej wódki. Jeśli produkt zawiera białka roślinne, na przykład skrobię modyfikowaną, należy sprawdzić, z jakiej rośliny te substancje pochodzą przede wszystkim. Gluten, kochani, można znaleźć również w produktach mlecznych o niskiej zawartości tłuszczu. Tutaj przestrzegam, żółtych serach, wędlinach, majonezach różnego rodzaju, farszach owocowych, budyniach, kochani, lodach, tu Was uczulam, gumach do żucia przede wszystkim, chipsach, kostkach bulionowych, o właśnie, kostkach bulionowych, bo to kiedyś nie wiedziałam i niestety ich używałam. Jest też w niektórych lekach, na przykład w witaminach, syropach od kaszlu przede wszystkim, zwróćcie na to uwagę, a nawet po matkach do ust, tak żeby już było ciekawiej. No cóż, no, czeka Was ciężka praca, ale później to przychodzi łatwo i przyzwyczajacie się do czytania po prostu tego, co kupujecie, no, mówiąc krótko. Jeśli chodzi o diagnostykę tej celiaki, chciałabym Wam powiedzieć jeszcze kilka słów. Rozpoznanie tej celiaki opiera się na dodatnich wynikach kilku rodzajów badań. Przede wszystkim pierwszym krokiem są zazwyczaj takie testy serologiczne polegające na oznaczeniu we krwi przeciwciał charakterystycznych dla celiaki. Są to, kochani, trzy rodzaje przeciwciał. Przeciwko tkankowej transglutaminizacji, zdaje się, TG2 to pamiętam, ale jeśli pomyliłam troszeczkę nazwę, czy ją zmodyfikowałam, to przepraszam, ale wydaje mi się, że powiedziałam dobrze, transglutaminizacja, tak, kochani, ale jak coś tutaj miejcie na uwadze, następnie przeciwko endomysium, czyli AMA,
i przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, DGP. No, jest to trochę dla mnie trudne, ale powiedziałam. Dodatni wynik, kochani, tych badań nie jest wystarczający do rozpoznania w ogóle celiakii. Stanowi on natomiast wskazanie do wykonania dalszej, kochani, diagnostyki, czyli pobranie wycinków błony śluzowej jelita cienkiego przede wszystkim. Co ważne, przed oznaczeniem przeciwciał należy upewnić się, czy dana osoba, pacjent na przykład, stosuje normalną dietę zawierającą gluten. Gdyby został on wcześniej wyeliminowany z diety, przeciwciała mogą być nieobecne we krwi i tutaj zwracam Wam uwagę. Pewne potwierdzenia celiaki można uzyskać również w badaniu mikroskopowym wycinka śluzówki jelita, to tak jeszcze możecie mieć na uwadze. Zazwyczaj ocenia się materiał pochodzący z dwunastnicy, czyli początkowego odcinka jelita cienkiego. Cóż jeszcze? Wycinki pobierane są, kochani, za pomocą specjalnych szczypczyków podczas badania endoskopowego. Typowy obraz celiaki to wygładzanie struktury błony śluzowej jelita oraz obecność komórek układu odpornościowego, czyli limfocytów. Stopień zaawansowania zmian opisuje się natomiast w 5-stopniowej skali Marsza. I cóż jeszcze, wykonanie biopsji, podobnie jak, kochani, oznaczenie przeciwciał, powinno odbywać się podczas stosowania przez pacjenta diety zawierającej gluten. I tutaj podkreślam, dodatkową opcję diagnostyczną można przyjąć na przykład w postaci badania genetycznego w kierunku celiaki. No cóż, ujemny wynik badania pozwoli z dużym prawdopodobieństwem po prostu wykluczyć tę chorobę. Natomiast wynik dodatni nie stanowi natomiast kryterium rozpoznania. Świadczy on jedynie o istnieniu genetycznej predyspozycji, moi drodzy, ale nie potwierdza jeszcze istnienia choroby. Jest on zatem wskazaniem, powiedziałabym, do wykonania dodatkowych badań. Badanie genetyczne, w przeciwieństwie do testów serologicznych i biopsji, nie jest uzależnione od obecności glutenu w diecie, więc to też jest ważne. Można je zatem wykonać również wtedy, gdy ty czy też pacjent ma tę tak zwaną własną rękę, chce zacząć po prostu stosować dietę bezglutenową. I warto jest to zrobić, tak myślę. Pozostaje jeszcze, słuchajcie, pytanie, u których osób wskazana jest diagnostyka w kierunku celiaki? No cóż, z pewnością są to pacjenci z objawami zaburzeń wchłaniania różnego rodzaju, dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, kochani, i przede wszystkim niedokrwistością o nieustalonej przyczynie. Jeśli nie będziecie wiedzieli, skąd się u Was znajduje ta niedokrwistość, to po prostu zacznijcie myśleć o celiakii. Może to jest właśnie to. W przypadku dzieci, kochani, niedobór wzrostu jest również wskazaniem do wykonania badań. Ryzyko celiaki jest zwiększone u osób, których najbliżsi krewni, powiedziałabym, mają potwierdzoną chorobę, więc tutaj to już na pewno trzeba sprawdzić. Pacjenci chorujący na inne choroby autoimmunologicznie również są, moim zdaniem, podatni i poddawani przesiewowym testom na celiakię, ponieważ no, może być różnie, czyli oznaczenie przeciwciał we krwi mam tutaj na myśli. Cóż jeszcze, zwiększone ryzyko celiaki może wystąpić również w niektórych schorzeniach genetycznych, jak na przykład u dzieci czy u osób z zespołem Downa, więc tutaj tym osobom też można sprawdzić, czy mają celiakię, czy nie, i wykluczyć z diety gluten, bo może to bardzo pomóc takim osobom. No cóż, nieceliakalna nadwrażliwość w ogóle na gluten. Powiedziałabym krótko, w kontekście schorzeń wywołanych spożyciem glutenu warto również wspomnieć o stosunkowo nowej jednostce chorobowej. Nie wiem, czy słyszeliście, nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten. Ja z tym pojęciem spotkałam się dość niedawno. Jej objawy mogą przypominać właśnie celiakię. Często, kochani, towarzyszy im również złe samopoczucie i przewlekłe zmęczenie.
Po wykonaniu badań w kierunku celiaki ukazuje się jednak, że wynik zarówno badania poziomu przeciwciał, jak i biopsji jelita cienkiego są negatywne. Stosowanie diety bezglutenowej przynosi natomiast bardzo szybką poprawę stanu klinicznego i samopoczucia. Przyczyny bowiem rozwoju nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten nie zostały dokładnie poznane jeszcze. Schorzenie rozpoznaje się po uprzednim wykluczeniu celiaki oraz, kochani, alergii na produkty zawierające pszenicę. Leczenie polega na unikaniu glutenu w diecie również. Niestety nie przeprowadzono jeszcze wiarygodnych badań naukowych celem sprawdzenia, czy taka dieta musi być stosowana przez na przykład całe życie. Ale ja, szczerze mówiąc, bym radziła ją stosować przez całe życie. No cóż, co mogę jeszcze Wam dodać, jeśli chodzi o profilaktykę? W świetle dostępnych dowodów naukowych sposobem skutecznie zmniejszającym ryzyko zachorowania na celiakię jest odpowiednio wczesne wprowadzenie produktów zawierających gluten do diety niemowląt. Co za tym idzie? Obecnie uważa się, że kontakt z niewielką ilością glutenu jest wskazany już około 5-6 miesiąca życia dziecka. Niewielka ilość kaszki jeden raz dziennie, to tak mniej więcej. Po tym czasie można stopniowo zwiększyć jego ilość w diecie. Oczywiście cały czas obserwując reakcję organizmu dziecka. Jeśli nie pojawią się na przykład żadne niepokojące objawy, nie ma wskazań do ograniczenia glutenu w jego po prostu jadłospisie. To tak na marginesie dla osób, które by chciały sprawdzić u swoich dzieci taką przypadłość. Celiakia jeszcze ma różnego rodzaju podstawy leczenia. Jest to przede wszystkim ścisła eliminacja glutenu z diety przez całe życie, to podkreślam. Po kilku tygodniach od wprowadzenia diety bezglutenowej błona śluzowa jelita cienkiego ulega zagojeniu, kochani. Po kilku miesiącach zanikają również typowe dla celiaki przeciwciała. Tu muszę jeszcze dodać, i w momencie rozpoznania celiaki pacjenci są zwykle kierunkowani do poradni dietetycznych, w których uczą się, jakich produktów muszą unikać oraz czym najlepiej je po prostu zastąpić. Bardzo ważne, moi drodzy, jest zadbanie o prawidłowy bilans diety z upełnieniem, powiedziałabym, składników, które normalnie pozyskiwane są z produktów zawierających gluten, między innymi błonnika oraz witaminy z grupy B. To jest bardzo ważne. Rokowania co do wyleczenia celiaki jest niekorzystne, ponieważ to choroba tak zwana, powiedziałabym, na całe życie. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu w ogóle diety bezglutenowej można jednak kontrolować przebieg choroby i, szczerze mówiąc, normalnie żyć. Pacjenci powinni pozostać pod opieką lekarską, przede wszystkim w celu kontroli, kochani, przestrzegania różnego rodzaju zaleceń. No cóż, odstępstwa od takiej diety w przypadku celiaki nie są wskazane i to jest bardzo ważne. Spożycie nawet jednego posiłku zawierającego gluten może spowodować niestety nawrót dolegliwości i ponowne problemy. No cóż, jeśli chodzi o ten gluten w diecie, no należy po prostu kontrolować i sprawdzać wszystko, co jemy i dociekać, jakie objawy po prostu się u nas pojawiają. Jak już wspomniałam o diagnozie i o leczeniu, więc już wiecie mniej więcej wszystko. Krócej, kochani, się nie da. Oczywiście muszę już kończyć, bo czas mnie nagli. Całuję, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego oraz dużo zdrowia. I spróbujcie chociaż od czasu do czasu odstawić gluten. To też Wam pomoże naprawdę w wielu schorzeniach i w wielu problemach. Kocham, pozdrawiam, całuję i życzę pomyślności. Bądźcie dzielni, walczcie jak ja z celiakią. Naprawdę da się żyć, jest dużo produktów bez glutenu. Ja je kupuję przede wszystkim w Tesco. No nic, pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa, cześć.